Zaraz połamę to okno jeszcze bardziej. Coś nie wróżę sukcesu. Przeterminowany jest do kwietnia. Mam nadzieję, że się nie struje. I wiatr mógłby to poderwać. Puchnęło je do przodu i zobaczcie, co się stało. Tak wygląda nasze największe okno w przyczepie. Na dzisiejszym filmie chciałem wam opowiedzieć, jak moim zdaniem, dzięki opatrzności Bożej, prawdopodobnie uniknęliśmy tragedii. Ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. Konkretnie, jeśli chodzi o tą historię, to wygląda to tak. To jest nasza przyczepa kempingowa, dla tych, którzy nie wiedzą. I z tej strony mamy front tej przyczepy. Front tej przyczepy charakteryzuje się tym, że są tutaj no naprawdę największe okno, jakie tutaj jest w tej przyczepie, to znajduje się tutaj na froncie. I jak możecie zauważyć, mam to spięte tutaj taką gumką. A to w związku z tym, że tak naprawdę dzięki Bogu tragedia się nie wydarzyła, która mogłaby się wydarzyć moim zdaniem, ponieważ przyczepa przed naszym odjazdem na ostatnią wyprawę, kiedy tutaj była zaparkowana i sobie urzędowaliśmy na działce, to Zuzanna chciała otworzyć to duże okno, żeby przewietrzyć. I ja wam pokażę dokładnie, co się wydarzyło. Tylko odepnę sobie tutaj tą gumkę. O, dobra. Gumkę zdjąłem. Jakby to nie brzmiało. Wejdźmy sobie do przyczepy. Nie patrzcie na ten galimatias, jaki tutaj jest i rozgardiasz, ale no jest jak jest. I tak, Zuzanna chciała otworzyć tą... Czekajcie. Ja zrobię tak, że odepnę sobie te gumki. O. No i Zuzia podniosła tutaj, wiadomo, te wszystkie klamki, żeby otworzyć okno. Puchnęła je do przodu i zobaczcie, co się stało. Okno się rozkleiło. Rozpadło się i tak jak tutaj widać, było klejone jakimś prawdopodobnie silikonem. Wygląda to tak, jakby już kiedyś komuś to okno się rozkleiło. I po prostu ten silikon tutaj od słońca, nadmiernej temperatury tutaj jakby, którą mieliśmy w ostatnim czasie w naszym kraju, po prostu puścił ten silikon, ponieważ nie był to klej odporny na takie wysokie temperatury. A jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo tragedii, o którym wspomniałem, to chodzi o to, że te okna są jakby dwuszybowe, no nie wiem jak to nazwać, składają się z dwóch części. I ta część wewnętrzna, tak jak widzieliście na tych klameczkach, zamknięciach, trzyma się jakby w środku no, ramy przyczepy, powiedzmy, tak to nazwijmy. A ta zewnętrzna część jest po prostu przyklejona. Tutaj na kleju jest przyklejona ta część do tej wewnętrznej. I w momencie, kiedy ten klej puścił, to tutaj, jak widzicie, może podwiewać wiatr, no i to okienko się trzyma. Ale w przypadku, kiedy to byłoby podniesione tam do góry, czyli tak właściwie sklejone, to ta przednia część nam się podnosi. I wiatr mógłby to poderwać, wyrwać tak naprawdę i no stałaby się niesamowita tragedia moim zdaniem. Gdyby taka wielka plastikowa szyba pleksa urwała się tutaj i spadła podczas jazdy przy tej temperaturze, przy prędkości około 80 km na godzinę, to po prostu no, mogłoby to się naprawdę, naprawdę źle skończyć. Gdyby na jakiś samochód to wpadło. No i wygląda to tak, że na tym filmie zajmiemy się kwestią sklejenia tej szyby, czyli trzeba w jakiś sposób wymontować tą dużą pleksi. Tą na dole oczywiście, tą spodnią część wyczyścić ładnie i zakleić. Tak żeby móc tego problemu się pozbyć, ja stwierdziłem, że doradzę się tutaj starszego kolegi, nie wiem czy wiekowo, ale na pewno jakby stażowo, jeśli chodzi o temat karawaningowy, kolegi, który tutaj już niejednokrotnie pomógł mi na kanale, kiedy miałem jakiś techniczny problem, doradził, wspomógł swoją wiedzą i w związku z tym odezwałem się do niego w komentarzu. Wrzucę wam tutaj zdjęcie tego komentarza, w którym jakby opisałem mu, co się dzieje i czy zna jakieś rozwiązanie na to, jakiś dobry klej po prostu. No i okazuje się, że to jest problem, który dotknął nie tylko mnie, a dotyka pewnie wielu z was, jeżeli jesteście karawaningowcami, macie swoje przyczepy, starsze przyczepy już, które przeżyły trochę. I jego problem rozwiązał taki klej, taki właśnie klej, który sobie kupiłem. Jest to AcryFix, który został mi polecony.
Kupiłem go sobie na Allegro, kosztowało mnie to około 45 zł, z tego co pamiętam. Cenę też tutaj napiszę dokładną, bo już kupiłem go jakieś Acrifix 192 dokładnie. To jest numer jakby oznaczenia tego kleju. Jest to klej w tubce, który jest odporny na wysokie temperatury. W 20 minut już wiąże. Więc no myślę, że jest to rzecz, która po prostu tutaj nam się sprawdzi. I żeby to się wszystko trzymało kupy, to tutaj jeszcze pożyczyłem sobie od kolegi takie ściski stolarskie to są, no można ich używać do różnych rzeczy, nie tylko stolarskich. I ja po prostu, żeby te szyby jakby dobrze przylegały do siebie, ścisnę je takimi ściskami stolarskimi. Całe pudełko tutaj takich ścisków mam i tego właśnie sobie użyjemy. Jeśli chodzi o wewnętrzną część okna, to ona trzyma się tutaj na tych siłownikach, czy nie wiem, jakichś ramionach rozsuwanych, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie. Jak wiecie, to możecie pisać w komentarzu, możecie zasubskrybować kanał, żeby inni krawędzi dowiedzieli się, że taka akcja może mieć miejsce i jak się ewentualnie pozbyć tej usterki. Ja muszę sobie tutaj odkręcić te siłowniki, żeby móc to okno wyjąć. No i zastanowić się, jak zdjąć tą przednią część tej szyby. Żeby się pozbyć tych obelinków i innych dziadów, to ja postanowiłem odkręcić tutaj te dwie śruby i tutaj te dwie śruby i wtedy będziemy to mieć. A tutaj mamy pomoc z Zuzanki, oczywiście, musi być. Trzymam tą z góry, zabierzesz? Nagrywa się. Gitara. Jedną część mamy z głowy. Teraz jest problem taki, że trzeba to w jakiś sposób wyjąć. No a to też jest rzecz, której pojęcia zielonego nie mam jak zrobić, więc zaraz wracam. No i dobra, moi drodzy, pierwsza przeszkoda, czyli kwestia zdjęcia tej szyby. No nie da się tego zdjąć. To jest w jakiś sposób magiczny. Tutaj gdzieś trzeba by było całą tą listwę ściągać z tymi oknami. No nie wiem, jak to ogarnąć, żeby to zdjąć i tutaj nic nie uszkodzić. Więc jedyna opcja, jaka pozostaje, to wyczyścić ten stary klej, który tutaj jest. Ten silikon pozrywać, zobaczcie, to jest ten silikon. O. To schodzi po prostu palcami. O, tak jak tutaj. O. Tak to wygląda. Więc trzeba wyczyścić sobie to okno w takiej super wygodnej pozycji. No tutaj podnosząc sobie to, nie wiem, od środka i tak dalej. No jakoś musimy sobie to ogarnąć. I wyczyścić tą szybę, która tutaj bledka pilnuje tej szyby. No i przykleić to tak naprawdę, nie wiem w jaki sposób. Jakiś magiczny, dotknąć jedno drugiego, zamknąć to tutaj, docisnąć tymi ściskami czy coś, ale no będę coś rzeźbił, także bądźcie tutaj ze mną. Ja sobie ściągam silikon, a Hubert udaje przed wami, że się wcale nie denerwuje. Także tego pozdrawiam. Benzyna może się przydać. Oczywiście cleaner, który tutaj mam do odtłuszczania powierzchni, jakiś ręcznik papierowy, nożyk i działamy. Już pół zrobiłam. No, proszę bardzo. Taka robota. Dobra, słuchajcie, pierwsza część okna wyczyszczona z tych oto tutaj farfocli klejopodobnych, jakichś silikonowych i tak dalej. I w tym momencie poproszę moją kochaną małżonkę Zuzannę o to, żeby wymyła to okno. A do tego użyjemy takiego ekologicznego oto płynu do mycia okien oczywiście i szyb, który możecie kupić na zdrowyzont.pl. Jak to wygląda, elegancki rozprysk i tak dalej. Kupując w naszym sklepie wspieracie nas w naszych działaniach, także serdecznie zapraszam. Nożyk, słuchajcie, też się nie przydał, ponieważ wtedy schodzi tutaj taki nadruk, jest jakiś, nie wiem, wzorek i tak dalej i ten wzorek po prostu schodził nożykiem, więc nożyk się nie przydał, ale całe szczęście ten klej no, na tyle był odklejony przez tą temperaturę, że całkiem sprawnie to szło. A teraz trudniejsza część, ponieważ tamto mogliśmy sobie położyć na stoliku, tak jak widzieliście i się tym zająć, a tutaj mam to po prostu na przyczepie, więc muszę sobie to podnieść jakoś, do góry podeprzeć, wejść tam do środka chyba i zdzierać jakoś tą warstwę tego kleju. Ale skoro schodził tak łatwo, to mam nadzieję, że będzie git. To, co schodzi ręcznie, trzeba po prostu oderwać.
się okazuje, słuchajcie, że większość tego kleju została tak naprawdę na tamtej szybie, więc na tej wewnętrznej, więc w sumie tutaj mamy sprawę o tyle ułatwioną, że tylko w kilku miejscach ten silikon sobie ściągnę, wyczyszczę to elegancko, przetrę benzynką i cleanerem i będzie można spróbować to skleić. I naszła mnie jeszcze taka refleksja, że skoro to jest w ten sposób tak mocno jakby zabudowane, że nie można tego w taki prosty sposób zdjąć, to być może jest to tak skonstruowane, żeby w razie W, jak to się rozklei i wiatr to poderwie do góry, tak jak mi się wydaje, że mogłoby się wydarzyć, to po prostu to okno uderzy, łupnie i tak dalej, ale się nie wyrwie, więc być może jest to konstrukcja przemyślana, no ale dopóki się takie coś nie wydarzy, lepiej uniknąć tragedii i zawsze sobie, tak mi się wydaje, sprawdzić, jak te okna się trzymają. Na zamkniętym oknie podejść. O, tutaj ewidentnie to okno również się nam rozkleja. No stuprocentowo to okno jest również do naprawienia, zobaczcie to. O, tutaj widać idealnie. Masakra. No także czeka mnie naprawa również drugiego okna, no super, super, ale no lepiej teraz wiedzieć niż w trakcie jazdy, jak ci się to wyrwie po prostu, no nie? Więc klasa. No dobra, słuchajcie, tak wygląda moje pole bitwy. Benzynka się przydała, jednak benzynką zeszło to czyszczenie dużo lepiej niż tym cleanerem po prostu. Benzynka tam elegancko, fajnie, szybciej rozpuszcza to wszystko, co powinna, czyli ten stary klej. No i teraz mam zagwozdkę. W jaki sposób nałożyć ten klej? Czy na tą część, która jest na przyczepie, czy na tą, którą mam tam na stoliku? No klej w miarę szybko zasycha, ale jak już go nałożę na jedną czy na drugą część, to muszę idealnie przyłożyć po prostu jakby jedno do drugiego tak, żeby to się trzymało kupy, no nie? Więc kurczę, muszę tutaj się dobrze przemyśleć i strategicznie zrobić to tak, aby czegoś nie spieprzyć, bo wtedy będę miał klejem wszystko uwalone, rozmazane i ta szyba będzie po prostu brzydka. Dobra, słuchajcie, generalnie plan jest taki. Tu ustawiłem sobie dwa krzesełka dla mnie i dla Zuzanny. Tutaj mamy tą szybę przygotowaną do rozłożenia kleju, który prawdopodobnie jest przeterminowany. Jest do kwietnia 2022, chyba że to jest data produkcji, ale no w sumie nie wiemy. Date of feeling. A feeling, no to już nie chce mi się teraz goglować, bo nie mam na to czasu. I tak, zanim nałożymy sobie klej na tą szybę, tutaj dookoła, to zrobimy test, jak sprawnie nam pójdzie wejść tutaj we dwoje na te krzesełka, otworzyć to. No zresztą zobaczcie sobie sami. Test na sucho. Zakładamy, że na szybie jest klej. No jak widzieliście, w miarę możliwości jest to wykonalne, ale jak nam to wyjdzie z tym klejem, czy nie upaprzemy wszystkiego w koło, no to się okaże. Także trzymajcie kciuki teraz. Jest to klej przeznaczony do klejenia takich różnych poliwęglanów i innych dziwnych, sztucznych tworzyw. Jest to klej bezbarwny. Niesamowicie śmierdzący i toksyczny, także przy pracy powinno się użyć maseczki jakiejś, której niestety nie mam. Mam nadzieję, że się nie struje. Opadłem tak i przykładamy. No dobra, słuchajcie, na ten moment jest to generalnie totalna porażka. Muszę to zdemontować, znowu wyczyścić i opatentować jakiś inny pomysł na to, więc no, to co zrobiłem przed chwilą się nie udało. Muszę to przemyśleć, a film wleci później niż miał wlecieć. Także koniec pracy na dziś. Update'ik kolejnego dnia. Kwestia jest taka. Tutaj mamy okno, ono jest sklejone, a jednocześnie popękane. No niestety wydarzyły się dwie rzeczy. Tą wewnętrzną część przykleiliśmy. No niestety ten klej nie złapał wszędzie, ponieważ nie wszędzie udało nam się docisnąć to w odpowiednim czasie, tak żeby, no po prostu wielkie jest to okno i pracowała ta pleksa i był to po prostu zły pomysł. I dzisiaj, czyli dwa dni później, przyjechałem tutaj, żeby naprawić swój błąd i pokminić po dokształceniu delikatnym, jak zdjąć to okno, bo już się dowiedziałem w sumie, jak je zdjąć, ale jest tutaj mały problem. Ale po kolei.
W momencie, kiedy sprawdzałem, czy okno jest dobrze sklejone, to po prostu ono mi tutaj pękło. Ja delikatnie tak złamałem, podciągnąłem i po prostu pękło mi to okno, ta zewnętrzna część. Pokleiłem to teraz taśmą klejącą i wygląda to nie za dobrze. Ten klej trzyma nie wszędzie, niestety, tak jak powiedziałem przed chwilą, i to okno prawdopodobnie nadaje się do wymiany, więc będziemy sobie szukać i je wymieniać. Ale żeby je wymienić, to trzeba je zdjąć. I tutaj zaczynają się schody. Tak, ja wszedłem sobie na taburecik, żeby być trochę wyżej i wytłumaczyć Wam, o co chodzi. Żeby to okno zdjąć, dokształciłem się na kanale Camper Australia Trip, gdzie facet zdejmował sobie te okna, bo też tam miał jakąś usterkę tego plexi i po prostu sobie to naprawiał. I kwestia jest taka, że te okna są tak wsuwane. Wsuwane są w taki sposób, nie wiem, czy to będzie widać, bo ja już to mniejsze okno sobie... One się suwają, te okna. Na tej listwie. Na tej tutaj. Tylko że ta listwa, niestety, czekajcie sekundę, tylko ta listwa w tym miejscu również jest zakończona jakby karoserią czy poszyciem przyczepy. I nie da się tego tutaj wysunąć. Widzicie? Zatrzymuje się to w tym miejscu i nie da się tego wysunąć. Ta listwa jest doklejona do przyczepy i po prostu, żeby wyjąć to okno, trzeba wyrwać tą listwę, jakby odkleić od tej przyczepy, żeby to okno móc wysunąć. No po prostu poroniona sytuacja, nie? I no na tym kanale Camper Australia Trip podważył to łomem, żeby ta listwa tak trochę odeszła i wtedy te okna można sobie wysunąć. I ja zrobię podobnie i tylko to miejsce tak naprawdę po wsunięciu tych okien z powrotem na swoje miejsce, ten mały kawałeczek, który tutaj będę musiał odkleić, zakleję z powrotem takim uszczelniaczem, który używałem do zamka. Więc tak to będzie wyglądało. Prawda również jest taka, że to okno również się rozkleja, już w wielu miejscach puściło, nie wiem, czy to widać. Wystarczy delikatnie to naruszyć, że tak powiem. Obecną strukturę w kilku miejscach się to trzyma jeszcze, żeby to puściło. Tamto okno, jak widzieliście w pierwszej części filmu, również się rozkleja, więc trzeba obydwa te małe okna zdjąć i skleić w odpowiedni sposób, bo to duże również byłoby dobrze sklejone, gdybym ja je zdjął, ale no nie znalazłem wcześniej sposobu na jego zdjęcie, a fakt, że trzeba tutaj odklejać, wyrywać tą listwę z tej przyczepy, jest po prostu niesamowicie głupi. Także konstrukcyjnie ktoś tutaj po prostu dał ciało. No ale nic, no jest jak jest, trzeba to zrobić, więc ja te dwa małe okna zdejmę i skleję, ponieważ tego kleju mi zostało, wiem, jak to zrobić poprawnie i po prostu sobie te małe okna pokleję. Mam nadzieję, że one też mi nie popękają w momencie, kiedy będę jakby je rozklejał w tych miejscach, w których się trzyma jeszcze to na starym kleju. No więc trzymajcie kciuki, a ja się biorę za robotę. I tak, w tym celu ja sobie wziąłem młoteczek, bo nie mam tutaj żadnej brechy, i śrubokrętem postaram się tą listwę troszkę tutaj odkleić, na tyle, żeby ona wystawała ponad to poszycie i żeby można było to wysunąć. Ale to, jak ktoś to wymyślił inżyniersko, to jest po prostu mistrzostwo świata. Nie wróżę sukcesu. O, puszcza ten klej, puszcza, ale nie można tego za daleko wysunąć jednocześnie. O, trochę coś gdzieś się odkleiło. Zobaczcie tutaj od spodu. Odkleił się ten klej stary. No tu są wszędzie uszczelki i tak dalej, ale no, będzie trzeba to wyczyścić delikatnie i tym uszczelniaczem tutaj pocisnąć. I teraz sprawdźmy, czy uda się to okno nam wysunąć. Właśnie tak to trzeba zrobić, kochani. No i mamy to okno, ale no musieliśmy to naruszyć. Okno na dole. No zobaczcie, jak to wygląda. No tutaj było przyklejone to wszystko. Z syfu tam jest nawalone. No ale nic, będę musiał to z powrotem później przykleić.
No i gdybym wiedział to wcześniej, to po prostu to duże okno no byłoby zrobione we właściwy sposób. No jest niestety pęknięte, tak jak mówiłem, w tym miejscu mi się tutaj ta pierwsza szyba no rozpękła się i tyle. Tutaj między pierwszym oknem, drugim i trzecim, w sumie pomiędzy nimi, jest taki dzyngiel, przykręcone to było tutaj w tym miejscu, taki ogranicznik jakby stoper. I to również jest wsunięty na tą listwę i trzeba to po prostu wysunąć, żeby można było się pozbyć tego drugiego okna i trzeciego również. Także wyciągam te diabągi. Albo Zuzia wyciąga. Ja wyciągam. Cyk. Daj go tutaj, daj. Tutaj wszystko do przyczepy ląduje w tym miejscu, żeby nic nie zginęło. No i teraz bierzemy się za to duże okno. Idzie. O, ledwo, ale idzie. Zaraz połamę to okno jeszcze bardziej niż było. Mi się wydaje, że może trzeba pchnąć z tamtej strony, co? Nie wiem, to trzeba. Ale trochę idzie. Ale tylko trochę. Tutaj jeszcze pod tam zieloną uszczelką są wkręty, o tak będzie widać, które są po prostu tą listwę jakby, no przykręcona jest ta listwa jeszcze, oprócz tego, że jest przyklejona, to jest przykręcona. To okno w ogóle duże, jak próbuję je wysunąć, to w ogóle to jest prawie nierealne, nie wiem czemu tak jest, ale ona się nie chce wysunąć. Jestem coraz bardziej zdegustowany i rozczarowany tą robotą. No ale nic, jak już się podjąłem, to trzeba działać. Wyrwaliśmy kawałek więcej tej listwy i będziemy próbować to okno wyciągnąć. Włączę się, jak będę miał okna na podłodze. Update'ik mały. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie rób tego, nie róbcie tego w domu. Tak wygląda nasze największe okno w przyczepie. Przesunęło się może 10 cm, to jest wszystko, nie? Masakra. Ktoś, kto to wymyślił, jest po prostu inżynierem roku. No nic, także my zamawiamy okno, a teraz łatamy dziury tak, żeby nie napadało do środka. Dobra, słuchajcie, na zakończenie tego filmu powiem wam, jaki jest plan. Plan po prostu niezrealizowany został tak, jak było zaplanowane, ale no to jest jakby życie, ono pisze swoje scenariusze. Kwestia jest taka, no ta środkowa szyba, okno, po prostu ćwiczebnie przeze mnie została połamana, więc niestety musimy ponieść tego koszty i to okno tutaj całe kupić. Te dwa małe są do sklejenia. Postaram się zrobić to najlepiej, jak tylko potrafię, na spokojnie, bez nerwów, więc myślę, że mi się to uda zrobić to tak, jak należy. I plan działania jest następujący. Ja teraz zdjąłem tą zieloną uszczelkę. Tutaj są co jakiś czas wkręty. Wyciągam te wkręty, odklejam tą listwę całą. Przykleimy tutaj w to miejsce, gdzie te trzy okna są, po prostu worki teraz, żeby to zabezpieczyć przed deszczem. Jak będzie to tak w ten sposób zabezpieczone, to poczekamy, aż to okno nam dojdzie. Mam nadzieję, że ono dojdzie jak najprędzej i będę mógł to po prostu w najbliższym tygodniu wstawić z powrotem. I wtedy po prostu te okna nałożymy na tą listwę w całości, przyłożymy tutaj, dokręcimy, dokleimy i będzie to zrobione należycie. A więc no myślę, że kolejny film z serii przyczepowych tutaj moich wojaży w najbliższym czasie pojawi się na kanale, więc obserwujcie, jak jesteście ciekawi, jak to wyjdzie. A na ten czas trzymajcie za mnie kciuki, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnego filmu, w którym będę tutaj borykał się z montażem nowego okna i całej tej listwy po wyczyszczeniu i tak dalej, i tak dalej. Więc do następnego filmu, hej!